Zajęcia wychowania fizycznego o tematyce piłki nożnej, zajęcia, w których kształtujemy koordynacyjne zdolności motoryczne. Chcemy kształtować ich podczas zajęć jak najwięcej. Pomagają nam w tym zajęcia Life Kinetic, które w dużej mierze łączą różne koordynacyjne zdolności motoryczne, a zawodnikom pozwalają rozwijać je zarówno z piłką, jak i bez, podczas ćwiczeń, które są w bardzo prostej formie i pozwalają utrudniać, jak i ułatwiać je w zależności od umiejętności uczniów. Zajęcia w takiej formie są o tyle korzystne dla uczniów, ponieważ można modyfikować je w zależności od ich umiejętności. Zaczynamy od ćwiczeń bardzo prostych, które każdy uczeń jest w stanie wykonać. Następnie szukamy momentu, w którym uczniowie mają problemy z wykonaniem zadania. Dzięki temu cały czas są skupieni i próbują wykonać cel ćwiczenia. Druga część ćwiczeń koordynacyjnych. Skupiamy się już na konkretnych ćwiczeniach koordynacyjnych. Planujemy, aby w naszych ćwiczeniach uczniowie łączyli ruchy, zarówno kończyn dolnych, jak i górnych, oraz pracowali nad rytmizacją z piłką przy nodze. Ważne w ćwiczeniu jest to, aby ruchy wykonywały rytmicznie, poprawnie i uczniowie reagowali poprawnie na nasze komendy. W drugiej części, oprócz dwóch wymienionych koordynacyjnych zdolności motorycznych, dokładamy orientację przestrzenną, gdzie uczniowie, prowadząc piłkę, szukają wolnych miejsc dla siebie podczas rywalizowania w drużynach. Ostatnia część zajęć wychowania fizycznego to jest gra. Gra w formule Funinho, która pozwala uczniom nie tylko grać swobodnie, ale również realizować cele koordynacyjne, a głównie orientację przestrzenną. Poprzez wprowadzenie stref oraz wprowadzenie większej ilości bramek, zawodnicy podczas gry muszą cały czas obserwować pole oraz obserwować partnerów i przeciwników. Przy górę.